Kierowcy w Sieradzu nie mają łatwego życia. Sieradzki rynek został zrewitalizowany w 2010 roku. Dojechać do niego nie jest jednak łatwo. Najwięcej kłopotów mają kierowcy z innych części kraju. Ciężko. Jestem tu rzadko i po prostu często zmieniacie ruch dookoła, bo w związku z tymi pracami. Te zmiany w organizacji ruchu powoduje wyłączanie kolejnych ulic prowadzących do rynku. W tej chwili trwają prace budowlane na pięciu, dlatego kierowcy narzekają na utrudnienia. To jest problem do tego, żeby dojechać tutaj do rynku. Znaczy, no może my jako mieszkańcy tutaj to wiemy, jak dojechać mniej więcej, ale i tak jest, utrudnienia są straszne. Ale myślę, że jak już wszystko zrobią, będzie ok. Tu jest przeważnie, powiedzmy, rynek teraz jest zrobiony inny wjazd jak przedtem, bo przedtem żeśmy warszawską wjeżdżali, a teraz jest wyjazd. A te ulice, które inne, wszystkie tutaj wjeżdżamy, wszystkie są w toku roboty. No jest trudno, ale ja to liczę, uważam, że musimy się z tym zgodzić, bo to jest dla dobra nas zrobione. No. Najwięcej utrudnień powoduje zamknięcie głównych ulic dojazdowych, Kolegiackiej i Kościuszki. Zmieniana jest tam nawierzchnia i budowane nowe chodniki. Po zakończeniu prac będą wyglądały tak, jak na przykład ulica Ogrodowa. Remont wszystkich ulic wokół sieradzkiego rynku będzie kosztował łącznie 6 milionów złotych. Prezydent Jacek Walczak zapewnia, że wszystkie prace idą zgodnie z planem. Jeżeli zakończymy w przyszłym roku ulicę Kościuszki, to można będzie się dostać już przez ulicę Ogrodową do rynku. Zakończona będzie również ulica Kolegiacka. Natomiast będzie większy problem z wyjazdem, ale to jest już do opanowania. Najgorsze to, co jest w tej chwili, to jest myślę, że 3 do 5 miesięcy najgorszych problemów, a później będzie już tylko lepiej. Remont ulicy Kościuszki ma się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zimą prawdopodobnie będzie można nią jeździć, ale to zależy od zaawansowania robót. Jeszcze przez pół roku ulice wokół sieradzkiego rynku będą placem budowy.